Hej, hej, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was w nieskończonym makijażu, a to dlatego, że chciałabym razem z Wami przetestować sobie nowości od marki Vibo, które ostatnio weszły do ich oferty. Zobaczymy, jak wpisze się bronzer, rozświetlacze i pomadki. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej, zostawienia łapki w górze oraz bardzo Was proszę, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Chciałabym razem z Wami dotrzeć do 1000 i jest to moje wielkie marzenie, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo proszę zostaw subskrypcję i zapraszam do oglądania dalej. No więc na początek rozpocznijmy od bronzera i jest to bronzer w odcieniu 1. Wiem, że weszły dwa odcienie, szukałam dwójki i bardzo chciałam ją dorwać w Rossmanie, natomiast dwójki w moim Rossmanie nie było i to trochę mnie zmartwiło, dlatego że dwójka wydawała mi się w ogóle ciekawszym odcieniem. Te dwa odcienie mają to do siebie, że nie do końca moim zdaniem są przemyślane, dlatego że ta jedynka jest... Owszem, fajna dla bardzo jasnych karnacji. Jak widzicie, ja mam bardzo jasną karnację i dla mojej karnacji ona będzie w miarę ok, dlatego że jest w miarę jasny ten bronzer. Natomiast on jest w miarę jasny, żółtawo ciepły. Dla większości karnacji będzie w ogóle za jasny i nie wiadomo, co będzie z nim zrobić. No dla takich bardzo bladzioszków, no to może być fajny do ocieplania. Natomiast dwójka wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo chłodna i jest troszkę ciemniejsza chyba. Nie widziałam jej na żywo, jak ją uda mi się gdzieś dorwać, to przypuszczam, że jeżeli ten będzie fajny, to też kupię, dlatego że może będzie fajna do konturowania. Lecz na pewno to nie będą, słuchajcie, bronzery, po które sięgnie 90% z nas i będą dla każdego typu cery pasować, no bo ten jest jednak dosyć jasny. Patrzcie, nawet w porównaniu z moim ulubionym bronzerem z Fenty, który uważam, że jest idealny dla właściwie każdego typu jasnych cer, zobaczcie, jaka jest różnica kolorystyczna. No ten jest bardzo, bardzo jaśniutki i też o wiele, wiele cieplejszy niż ten, więc no, wątpię, żeby ten kolor jakoś był dla mnie wybitny. Natomiast no zobaczymy, nie będę przesądzać, jak on się słoczuje. Na słoczu no to wygląda jak puder trochę. No ale pomijając kolor, to na wielki plus, że marka Vibo zaczęła wreszcie puszczać te małe bronzery, które do tej pory były... I w ogóle produkty do twarzy, które do tej pory były w tylko tych paletach magnetycznych, zaczęli wypuszczać też w takich opakowaniach, dlatego że ja przyznam się szczerze, rzadko korzystam z produktów do palet magnetycznych i w ogóle mam niezbyt wiele palet magnetycznych, bo ja po prostu jestem człowiekiem, który tych palet magnetycznych nie używa później. Ja sobie nazbieram tych kosmetyków dużo w tej palecie, a później i tak po nią nie sięgam, więc zdecydowanie wolę takie kompaktowe, małe opakowania. Opakowanie jest no średniej jakości, natomiast bronzer, słuchajcie, kosztował 16,99 zł, więc jak na tą cenę, no to tragedii nie ma. Kolejnymi rzeczami, które dzisiaj przetestujemy, będą rozświetlacze. I ja dorwałam w dwóch odcieniach, też trzeciego nie było, więc nie wiem, jest jakiś wielki boom na te rzeczy od Vibo, czy ja mam jakiegoś wybrakowanego Rossmana, ale on był bardzo duży, więc wątpię, żeby miał jakieś takie duże braki w szafach, bo nie było widać tego przynajmniej. Produkt rozświetlający do twarzy, ja mam jedynkę i trójkę. I tak, wiem, że weszły dwa nowe odcienie, ale zabijcie mnie, nie mam pojęcia, czy któryś z nich jest tym odcieniem, który już był, więc przetestujemy sobie oba. Przyznam Wam się w ogóle, że tą kolekcję kupował mi mój chłopak i on je też wybierał. I on mi wybrał to jako róż. Stwierdził, że może będzie ładnym różem, bo to w szafie przynajmniej, słuchajcie, wyglądało dużo bardziej na różowy ton niż na złoty, ale widzę, że tu chyba na róż się on nie przyda, natomiast może być ślicznym rozświetlaczem, no i taki bardziej szampański rozświetlacz. No i kolejnymi nowościami, które weszły do marki Vibo, to są te pomadki Wonderful Lips i one są ogólnie w 6 odcieniach. Mój chłopak wybrał mi 3 takie odcienie, ja cały czas mówiłam jedną do przetestowania, on się uparł, że te 3 i okej, tylko mam nadzieję, że będą miały fajną formułę i że to nie były pieniądze wyrzucone w błoto. I tu też odcienie, słuchajcie, wybierał Kamil i wybierał, jak to on powiedział, 3, które jego zdaniem najbardziej się różniły. I coś w tym jest, dlatego że mamy taką dosyć ładną, zgaszoną czerwień, mamy coś wpadającego w brązy i coś wpadającego w róże. Ogólnie odcieni jest 6, jedna taka pomadeczka kosztuje 18,99 zł, a jeszcze nie powiedziałam o cenie rozświetlacza, więc jeden rozświetlacz kosztuje, słuchajcie, 13,99 zł. Jak na te pomadki, jeżeli będą fajne jakościowo, no to cena jest w miarę ok, no bo 20 niecałe złoty. Jest 6 odcieni i powiem Wam, że ja mam 5, 6 i 3, 1, 2 i 4 są bardziej beżowe. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co pamiętam. I to będziemy dzisiaj testować. Więc przechodzimy do aplikacji. No i rozpoczniemy sobie oczywiście od tego bronzera. No nie wiem, czy on będzie super fajny do mojej cery, no ale zobaczymy. Dość mocno się pyli.
Boję się, no ale może nie będę otrzepywać. I teraz tak. No, jest on napigmentowany i jest fajnie napigmentowany, bo nie jest przepigmentowany. Ja nakładam go, słuchajcie, takim dosyć dużym pędzlem, ale takim bardzo fajnym, wchodzącym pod kość policzkową i bardzo fajnie blendującym. I to jest pędzel z Hebe. I tak, na pewno jest fajnie napigmentowany, bo nie jest przepigmentowany. Ten pigment jest, ale on jest delikatny, że widzicie, nie zrobiłam sobie plam strasznych. Natomiast, no ten kolor... Czy on mi się podoba? Tak średnio, dlatego że on jest dla mnie trochę za ciepły i zbyt żółty. Też nim sobie za bardzo nie wykonturuję tej buzi. No i taki jest, nie wiem. Nie jest to zły produkt, bo ładnie się i rozciera. I też ten pigment jest dla mnie może troszeczkę za słaby, może odrobinę wolę bardziej napigmentowany, bo ja wolę pracować po prostu lżejszą ręką. Natomiast jeżeli się uczymy makijażu albo mamy w ogóle ciężką rękę do takich produktów, to na pewno sama formuła jest fajna, bo nie jest on mocno bardzo napigmentowany, więc nie zrobimy sobie tych plam. No więc ten bronzer to jest taki produkt, ok, bez zachwytu, przynajmniej tak mi się na razie wydaje. Nie jest to jakiś totalny bubel, który nie ma pigmentu, ale chyba przez ten kolor tak nie do końca wiem, czy jest super. Raczej jest taki... Jak widzicie zresztą też, nie mam dzisiaj oczu pomalowanych i pomyślałam sobie, że do tego też użyję właśnie bronzera i rozświetlaczy, więc zobaczymy, jak ten bronzer będzie się spisywał, słuchajcie, jako cień do powiek. Bo do tego też bardzo często używam bronzerów, dlatego że dzięki temu, że używamy, słuchajcie, bronzer jako cień do powiek, to nam się tworzy taka idealna harmonia. Te kolory się powtarzają na oku, na twarzy i dzięki czemu wyglądamy i świeżej, i tak bardziej to wszystko jest spójne. Naprawdę bardzo ładne. No i na oku mamy to samo. Ten pigment jest średni, ale da się tym na pewno zaznaczyć załamanie. I powiem Wam, że na oczach podoba mi się ten kolor bardziej niż na twarzy, dlatego że no ogólnie jest on delikatny, jasny i na oczach wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ja dzisiaj robię bardzo subtelny, delikatny makijaż, bo też taki makijaż osiągniemy, jeśli nie używamy cieni do oczu, tylko właśnie bronzera i rozświetlacza. Ale ja takie makijaże bardzo często na dzień robię i jeżeli nie sięgam po palety, które gdzieś mnie zainspirują, że popłynę, to te makijaże są subtelne i delikatne. No więc tak, bronzer już użyłam na oczach, jak widzicie, lekko sobie wykonturowałam załamanie powieki i na twarzy on prezentuje się w następujący sposób. I oczywiście sobie jeszcze podsumujemy go tak w 100% na sam koniec. No i teraz te rozświetlacze. No, powiem Wam, że wyglądają przynajmniej w pudełeczkach imponująco. Ja nie słoczowałam nic w Rossmanie, więc zaraz będą to moje pierwsze dotknięcia. Powiem Wam, że ten jest przecudny. On nie będzie dla każdego, to jest ta trójka, dlatego że on ma dosyć mocny róż w sobie, ale ze złotą drobiną. Ja takie rozświetlacze lubię. Lubię i na policzkach czasem, ale lubię bardzo na oczach. I nawet jeżeli mam bez niedoskonałości tutaj tą sferę policzków, gdzie nakłada się róż, to lubię sobie takim właśnie różowo-złotym rozświetlaczem rozświetlić te policzki. No i taki dużo chłodniejszy, bardziej beżowy, ale z taką też właśnie chłodną drobinką jest ten biały. Ten jest zdecydowanie cieplejszy, ten jest zdecydowanie chłodniejszy. Dwójka chyba jest najbardziej szampańska. Zrobimy sobie swatche jeszcze tych rozświetlaczy i tu mamy tą trójkę i jak widzicie ona jest mocno opalizująca, no bardzo ładny jest ten rozświetlacz, taki duochromowy. Jeżeli nie lubicie takiego efektu, to totalnie nie, a ten jest typowo chłodny. Więc przypuszczam, że ta dwójka będzie najfajniejsza dla ciepłych typów urody, bo myślę, że będzie miała po prostu najcieplejsze tony, bo te są takie holograficzne, a ten znowu jest chłodny. Poszaleję, a co tam? Przetestujemy sobie tą kolekcję całkowicie, czyli użyję tego jako też różu i tego jako rozświetlacz i potem pewnie połączę na oczach, żeby dokończyć ten makijaż. No i dobrze, no co tam? Będę najwyżej się bardzo dzisiaj świecić. Nałożyłam sobie tą trójeczkę na pędzelek i zobaczymy, jak on na policzkach się będzie prezentował tutaj, gdzie róż tak zwyczaj nakładam. No i powiem Wam, że tak, takim luźnym pędzlem, bardzo delikatnie nałożony, to daje przede wszystkim złotą poświatę
i w ogóle nie widać tego różowego koloru. Takim bardzo delikatnym ruchem, bo ja też nie chcę tutaj, wiecie, tak mocno, mocno, bo ja nie chcę rozświetlacza, ja nie chcę tafli tutaj. Myślałam, że będzie on bardziej przebijał różem. Jeżeli nakładacie bardzo delikatnie rozświetlacz, to myślę, że może go nawet nie być tak bardzo mocno widać na policzkach. No ale żeby to sprawdzić, to na tą stronę nałożę tą trójkę, a na drugą nałożę sobie jedynkę. Później po prostu je wymieszam na sam koniec, żeby nie chodzić z dwoma różnymi rozświetlaczami. No i nakładamy trójkę. Są to rozświetlacze dość suche, ale napigmentowane ładnie. I dający nawet całkiem ładny efekt. Ja tu mam oczywiście wyprysk, nie powinnam nakładać na tą strefę rozświetlacza, ale trudno, przeżyjemy to. No i tak, z tą trójką to teraz mamy taki dziwny efekt, bo ona mi się bardzo podoba w pudełku. Niesamowicie podoba mi się na swatchu, ale nałożona jako róż nie daje rady, a nałożona jako rozświetlacz daje, zobaczcie, taką trochę brzydką poświatę, bo rozświetlenie jest ładne. To, żeby była jasność, rozświetlenie mi się podoba, natomiast przez to, że ona ma te opalizujące drobinki na róż i na złoto, to jak obracam w tą stronę, to tu mi się robi taka szara smuga. Szara plama, taka smuga, jak obrócę twarz, to tego nie widać, ale pod kątem to znowu widać. Nie podoba mi się akurat ten efekt. I to jest, mam wrażenie, spowodowane tym, że po prostu te drobinki z moją karnacją tworzą taką szarość pod tym kątem. No nie podoba mi się to. Ten odcień rozświetlacza mi się nie podoba. Chociaż samo wykończenie jest ładne, ale jest drobinkowe. Więc jeżeli lubicie taki efekt czystej tafli, bez żadnych drobinek, to nie będzie ten rozświetlacz, przynajmniej ta trójeczka, bo ona jest typowo drobinkowa. Ważną rzeczą jest też to, że te produkty się mocno pylą, słuchajcie, i bo one są dość jednak suche w konsystencji. Myślałam, że będą fajniejsze. Na tej stronie ta trójka tak średnio, więc może ta jedynka będzie po prostu fajniejszym kolorem dla mnie i ja ją nałożę na tą stronę. No i znowu jest sucho. Oczywiście znowu mam tu jakieś lekkie niedoskonałości, dlatego że jeśli jeszcze nie widzieliście, to ostatnio miałam trochę przygód z cerą. Na ostatnich vlogach o tym mówię, więc jeśli jesteście ciekawi, co się tam wydarzyło, to zapraszam. Ale i ona właśnie dlatego dochodzi do siebie i tu znowu mi się kolor nie podoba. Ten jest znowu dla mnie za chłodny. To nie jest kolor, którego ja nie ogram, bo damy radę to ograć. I widzicie, też u mnie daje taki siny efekt. Na swatchach hit, a na policzkach takie... No ale nic, już jak zaczęłam, to skończę. Nałożę sobie ten jasny na łuk Cupidyna i nos, tą jedyneczkę. No i spróbuję wyrównać teraz efekt, tak? Bo tu mam chłodne, białe, srebro, takie na policzkach. No a tu mam złoto z różem pomieszane i oba są niestety za chłodne i oba dają sinawy efekt. Ale trzeba to jakoś, no, ujednolicić. Dlatego tu, gdzie nie miałam tego różowego rozświetlacza, nałożę trójkę, a tu, gdzie nie miałam tego jasnego, to nałożę jasny. I zobaczymy, może będzie ten efekt jeszcze fajniejszy i te kolory jakoś tak ładnie ze sobą zagrają. No i chyba miałam rację, że te kolory połączone będą najładniejsze i będzie najładniejszy efekt, który będę mogła uzyskać u siebie na policzkach i na swojej karnacji. To znaczy ten chłodny pasek nadal jest widoczny. Natomiast dzięki temu, że pomieszałam te dwa rozświetlacze ze sobą, on nie jest aż tak mocno widoczny. No ale... Powiem wam, że spodziewałam się czegoś lepszego, ciekawszego, takiego, co bym powiedziała, wow, jakie super rozświetlacze, szczególnie, że te rozświetlacze ogólnie, zawsze słyszałam z Vibo, są takie mega fajne i one są fajne, no ale te kolory są jakieś takie nie do końca, ale to może być tylko to, że ja po prostu wybrałam złe odcienie, tylko że no, tych odcieni też nie ma dużo w tych nowościach, dlatego że są trzy, bronzerów są dwa, więc no nie wiem. Dokończmy sobie teraz makijaż oczu, nałożę tą jedynkę rozświetlacz bardziej wewnętrzny kącik oka. Ale powiem wam, że na powiece wygląda bardzo ładnie ta jedynka. Naprawdę ładnie. Ładnie rozświetla tą powiekę. O, w wewnętrznym kąciku sobie ją nałożymy jeszcze. I nałożę teraz drugim, a może nie pędzelkiem, tylko palcem.
żeby jednak było jak najładniejszy efekt, tą trójeczkę na ruchomą powiekę. No i też ładnie wygląda na oczach. To są fajne produkty, ale jakieś niedopracowane. Kochani, skończyłam makijaż oczu, narysowałam sobie kreskę i użyłam tego tuszu do rzęs z Eveline. I przy okazji, kończąc makijaż oczu, przyznam, że przeglądałam sobie nagranie z wcześniej. No i niestety zauważyłam, że momentami przy aplikacji tych rozświetlaczy światło zwariowało i trochę mnie prześwietliło. Ale mam nadzieję, że nawet teraz widzicie, jak one się prezentują na policzkach. Tam też pomiędzy tymi momentami, gdzie prześwietlało, było to w miarę widać. Nie będę teraz nagrywała, słuchajcie, drugi raz tego filmu, dlatego że ja już te produkty używałam. Ja teraz nie jestem w stanie, nie chcę Was oszukiwać i robić wow na drugim filmie, udawać, że te produkty nie były używane i jak one się prezentują. Ja je używałam. Nie będę tego nagrywać, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, naprawdę przepraszam Was, no ale na razie nagrywam sprzętem jaki mam i też światłem staram się zrobić tak, żeby było jak najlepiej, natomiast no czasami gdzieś coś się nie uda. Więc naprawdę bardzo, bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że teraz widoczne jest to, jak te rozświetlacze się prezentują i przejdźmy już do ust. Pokazywałam Wam wcześniej, mam 3 kolory z 6 tych odcieni i 3 zaprezentuję Wam na ustach i na słoczach. Właśnie zauważyłam jedną smutną rzecz, że Vibo, tak jak fajnie, że posłuchało konsumentów, czy też, nie wiem, sami wpadli na to, żeby pakować te produkty w pojedyncze opakowania, tak nadal jest głuche i mam nadzieję, drogie Vibo, ja tak lubię Waszą markę, lubię Lovely. Ale czemu? Wy nie piszecie tych numerków pomadek albo nazw gdzieś na opakowaniu, tylko zawsze one są na tych naklejkach, które się po prostu z czasem zdziera, albo ja zazwyczaj zdzieram, bo mi to przeszkadza, jakoś to nieestetycznie wygląda, a te pomadki są tak ładne, natomiast powiedzmy wybierając ten odcień lub któryś z tamtych 3 nudziaków, których ja nie mam i one są naprawdę do siebie podobne, później przy kolejnym zakupie, jeśli nie będziecie pamiętać numerku, to nie powiem, gdzie jesteście, no bo macie 3 kolory i znowu wybieracie, a może nie traficie akurat w ten, który był Waszym takim ukochanym, więc proszę, gdzieś na opakowaniu, tutaj, nawet tymi złotymi literkami, jakiś mały numerek. Naprawdę, już się ucieszyłam, że tutaj może jest numerek na opakowaniu, natomiast tu przeczy mojej teorii to, że ja mam tu jakąś 9 albo 6 na numerze 3, 1 na numerze 5 i tu też jest 6, 9, więc no niestety nie są to numery, numery mamy jedynie tu. No ale okej, przestańmy narzekać, samo opakowanie jest bardzo ładne, trzeba to przyznać, bardzo eleganckie, mamy złotą skówkę i mają być to satynowe pomadki do ust o przedłużonej trwałości. I teraz tak, ja najjaśniejszy kolor mam numer 3, mają fajny aplikator, ja lubię takie aplikatory, no i zobaczmy sobie na swatchu. Ładny nude. Dość ładnie pachną, tak owocowo. I ja mam taki kolor numer 3. No taki, powiedziałabym, bardzo ciepły, troszeczkę ceglasty brązik. Mocno ciepły nude, bo wszystkie typy kolorystyczne powinny jeszcze takie jesienie przygaszone w tym kolorze wyglądać bardzo, bardzo ładnie. Kolejny kolor, który mam, to jest, słuchajcie, piąteczka. I piąteczka na pewno będzie chłodniejsza. Tak, ich piąteczka jest takim typowym, chłodnym różem, ale z taką troszeczkę domieszką fioletu. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. No i trzeci kolor to jest, słuchajcie, 6. No i to jest chyba mój kolor, który ja najbardziej lubię, czyli czerwienie. Pomijając, nie wiem jak to będzie kamera oddawać, bo kamera zawsze takie czerwone i w ogóle pomadki potrafi przekłamywać. Natomiast ta czerwień, słuchajcie, jest tak delikatną czerwienią. Ona jest taką troszeczkę rozbieloną. No i jako pierwszą na ustach pokażę Wam trójkę, czyli ten nude. Zobaczymy jak ona z formułą i jak będzie wyglądała na ustach. To tylko sekundę, bo miałam błyszczyk. Ładny, powiem Wam, że ładny jest ten kolor. Taki nieoczywisty, ładny, ładny. Pigment jest, pomadką maluje się łatwo. Przynajmniej ja nie mam problemu z malowaniem pomadkami z takimi aplikatorami.
I właściwie jedno zanurzenie, widzicie, wystarczyło mi na pokrycie całych ust. Ładny ten kolor. Myślałam, że ten kolor trochę inaczej się widzicie, jak prezentuje, jaka jest różnica na ręce i na ustach. Mówiłam, że on będzie chyba taki dla mnie trochę za ciepły i jakoś tak nie byłam do niego przekonana, a powiem Wam, że on mi się bardzo, bardzo podoba. I pomadka zastyga. To na pewno, bo czuję, że zaczyna ściąganie się. Więc poczekam chwilę. Już z tym kolorem na ustach. Oczywiście zaraz Wam pokażę kolejne. Natomiast teraz na sekundę zniknę. Poczekam te tak z 10 minut. I zobaczymy, czy zastygła całkowicie, czy nie. I czy będzie zostawiała ślad przy jakichś pocałunkach, czy przy jedzeniu, czy przy czymkolwiek, czy nie. Z trwałością dam Wam znać w opisie. Dlatego, że będę dzisiaj jeszcze po tym filmie nagrywać kolejny film, jakim jest Mierzymy. Więc napiszę Wam wszystko w opisie. Kiedy się starła, czy się starła. I jak się ścierała, wszystko, po prostu wszystko, co będę mogła o tej pomadce jeszcze, jak się zachowywała w ciągu dnia. No dobrze, to znikam na te parę minut i wracam do Was, pokazuję dalej. Kochani, wracam do Was po jakichś 10 minutach, no i te pomadki nie zastygają, zresztą patrzyłam jeszcze na dłoni. Natomiast jak się je ściera, to spójrzcie, ja je ścieram, zostaje tint na ustach, więc to może być fajne, dlatego że no nawet jak ona się zje, to ten barwnik, jeżeli będzie trochę zostawał w czerwieni wargowej, i tak będzie dawał nam fajny efekt. Więc zobaczymy, natomiast na pewno to nie są zastygające w 100% pomadki, więc jeśli mamy zamiar nosić długo maskę, to raczej to nie będzie dla nas. No ale nic, ściągnę sobie teraz, słuchajcie, ten kolor i przejdziemy do drugiego koloru w kolejności, który ja mam, czyli do piąteczki i do tego różu. No ten kolor troszeczkę mi zabarwił usta, no może nie jest takie bardzo drastyczne, myślę, że przy czerwieni byłoby to pewnie najbardziej widoczne, bo ja mam też dosyć wyraźną czerwień wargową naturalnie, ale coś tam zostało. Bierzemy teraz piątkę i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Też ładny, powiem Wam, że kolory ładne. Chłodny, ale bardzo ładny ten kolor 5. Powiem Wam, że wszystkie typy chłodne będziecie zadowolone, jeśli po niego sięgniecie. I no, muszę przyznać, że mój chłopak ma oko do kolorów, bo ładne wybrał do tej pory, naprawdę ładne. Więc zobaczymy. Niedługo będzie film, jak wybierze mi cały makijaż w drogerii. Więc zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Czy rzeczywiście trafi i będzie tak ładnie, czy coś się nie uda. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No bo jednak fajnie jest dostać kosmetyki, które później nam się przydadzą, a nie będą w sumie do wyrzucenia. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, który kolor Wam się najbardziej podoba. Dobrze, ścieram ten róż, chociaż powiem Wam, że ten róż mi się podobał i mogłabym w nim spokojnie zostać. Zresztą tak jak w jedynce. Też widać, że zabarwił. Wiecie, po czym widzę? Spójrzcie już tutaj. Tu mam bardziej różowe, tu mam bardziej w tym pierwszym kolorze usta. Widać, nie? Takie ombre mi się zrobiło, więc zostawiają lekki tint na ustach. No i zostaje ostatnia, czyli szóstka, czyli ta czerwień, której też jestem bardzo ciekawa. Nie jestem przekonana, czy będzie perfekcyjna dla mnie, ale ogólnie kolor bardzo ładny. I czerwień, słuchajcie, jest najmniej napigmentowana z nich wszystkich. No, ale to też na pewno wina tego, że to miała być rozbielona czerwień. Ta czerwień na co dzień. Wow, ona jest bardzo ładna. Słuchajcie, bardzo, bardzo ładna i będzie perfekcyjna naprawdę dla wszystkich typów kolorystycznych, jasnych. Myślę, że będą zachwycone tą czerwienią, będą wyglądać olśniewająco. Ale ogólnie kolor też jest śliczny. Naprawdę. Nie taki wściekło czerwony. Kolor bardzo ładny i jeżeli szukacie takiej delikatniejszej czerwieni i nie musi to być na pewno bardzo mocno zastygająca pomadka, to jak będziecie w Rossmanie, to spójrzcie na nią, bo no wow, bardzo mi się podoba. No dobrze, udało nam się przetestować wszystko z tych nowości od Vibo i tak, mam mocno mieszane uczucia, bo tak, bronzer dosyć fajny, ale no kolor mocno średni. Ja za tym kolorem raczej przepadać nie będę. Jest on dla mnie zbyt jasny i zbyt taki może ciepły. Nie jestem przekonana, czy to jest perfekcyjny kolor.
No, mam takie mieszane uczucie, natomiast sama formuła jest ok, więc jeżeli sam kolor będzie Wam się podobał i sobie go zesłoczujecie w Rossmanie i okaże się, że takich bronzerów używacie, szukaliście, to myślę, że nie będziecie żałować, w szczególności, że formuła jest fajna, tak jak powiedziałam, nie robi plam, jest średnio to napigmentowany bronzer, więc na pewno też nie jest to bronzer taki, który jednym pociągnięciem da Wam efekt, ale też nie da Wam jednym pociągnięciem plamy, co przy bardzo napigmentowanych bronzerach jest najbardziej problematyczne. Rozświetlacze, i muszę Wam powiedzieć, że one mnie zawiodły, bo na pewno widzicie teraz i ogólnie, że jest ten błysk, to na pewno jest ładny błysk i one się ładnie błyszczą. Ale chyba spodziewałam się czegoś więcej i może dlatego one mnie trochę zawiodły. Dlatego, że po pierwsze, one mają dość wyraźną drobinę, ale to mi w rozświetlaczach wyjątkowo nie przeszkadza. Natomiast mają taką jakby dziwną podstawę, która powoduje, że pod niektórymi kątami na mojej twarzy widać taką siną pręgę. No i to mi się nie do końca podoba. Może na innych karnacjach, może ta dwójka, której akurat nie wzięłam, byłaby dla mnie najlepsza i jest najbardziej szampańska. Natomiast no mówię, takie... To nie jest tak, że to jest totalny bubel, ale to nie jest też coś takiego, co bym kupiła drugi raz, jakbym miała pójść i kupić rozświetlacz w drogerii. No i zostały na koniec pomadki. I muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba w ogóle dla mnie najciekawsza nowość. I gdyby nie to, że mamy ten nieszczęsny czas, że musimy nosić te maseczki, to bym na pewno sięgała po nie częściej. Natomiast no to, że musimy nosić maski, trochę jest słabe, jeśli chcemy taką niezastygającą w 100% pomadkę pod to. No, ale kto co woli, na przykład dla mnie do nagrywania, albo jak chcę sobie pomalować usta po domu, albo jeżeli macie jakąś, nie wiem, pracę, możliwość, że nie macie maseczek na twarzy lub przyłbice, tylko i wyłącznie nosicie, no to okej, będą fajne, są komfortowe na ustach, bardzo ładne mają kolory i to trzeba zauważyć i to oddać tym pomadkom, że ktoś, kto tworzył te kolory, moim zdaniem je bardzo fajnie przemyślał, dlatego że te trzy odcienie, których ja tu nie mam, są bardzo neutralnymi, beżowymi, ładnymi nudami, no a te trzy są zaskakująco ładnymi kolorami, które są takie fajne, przygaszone na co dzień. I tak jak Wam powiedziałam, ten róż będzie przepiękny na wszystkich chłodnych typach kolorystycznych. Jest tak ładny, trochę niepozorny w opakowaniu, natomiast na ustach, same widziałyście, daje bardzo, bardzo ładny efekt. Ten kolor to w ogóle jest moje zaskoczenie i nie myślałam, że mnie tak ten kolor zaskoczy, bo powiem Wam, że jak zobaczyłam, że mój chłopak wybrał te trzy, to mówię ojoj. No czerwień fajna, róż taki w miarę jak czasami noszę, więc też ok. Natomiast to mówię ojojoj, brąz, no ja z brązami właściwie nigdy za pan brat, jak już to jakieś takie bardzo, bardzo mocno ciemne i chyba jedyną pomadką brązową, którą mam, to jest ta z Fenty. Więc nie byłam przekonana, a powiem Wam, że ten Nude 3 będę często chyba nosiła na ustach, bo ten kolor mi się bardzo, bardzo podoba. Co do czerwieni, tak jak mówiłam, już wszystkie ochy i jachy padły. Naprawdę śliczna czerwień. Bardzo taka rozbielona, przytłumiona, ale bardzo fajna na dzień, więc też mi się bardzo podoba. No i słuchajcie, to już koniec. Ta kolekcja mnie nie zachwyciła. Myślę, że wolałabym, szczerze mówiąc, żeby te pomadki były matowe. W tych kolorach. Myślę, że to byłoby sztos. Natomiast są też wielbiciele satynowych, więc to nie jest jakiś minus. No i to jest najmocniejsza nowość, moim zdaniem, Vibo. Bronzery fajne, czekam na więcej kolorów. Czekam na kolor, który będzie w 100% dla mnie. Wtedy go na pewno kupię i będę bardzo często używać, bo formuła jest fajna. Jeżeli kolor Wam nie przeszkadza i taki kolor jest dla Was ok, to całkiem spoko. No i rozświetlacze. Dają efekt rozświetlenia, ale nie dają efektu wow. Są takie przeciętne. Na niektórych karnacjach będą wyglądać chłodno. Mogą dawać, tak jak u mnie widzicie, może teraz będzie widać pod kątem, dość chłodną i taką brzydką pręgę. Więc no nie do końca jestem zachwycona nimi.
ale też nie są najgorsze. No i to już, kochani, koniec. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wpadkę ze światłem i rozświetlaczami, że w trakcie filmu jednak dostrzegliście, o co mi chodziło, albo uwierzycie mi na słowo. Chociaż zawsze mówię, warto przejść się teraz do Rossmannów i sobie zeswatchować, jeśli będą testery te produkty. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Dajcie znać, który kolor Wam się podobał na mnie najbardziej i w ogóle, który Wam się podoba najbardziej. Czy testowaliście coś z tej kolekcji? Jeśli tak, to jak Wam się sprawdziło? Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górze. Naprawdę zrobicie mi przyjemność. I jeszcze raz Was proszę, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Pa, pa.